pierwszą rzecz, którą chcę, od czego chcę zacząć, to nasze poselstwo, to chcę wam dwie książki rzucić, żebyście je sobie nabyli, żebyście je mieli lub też skserowali je. To jest książka Charlesa i Francis Hunter, Małżeństwo Hunterów, Jak uzdrawiać chorych. Jak uzdrawiać chorych. Nie, tej książki nie ma. Są, jest szkoła uzdrawiania hunterów w internecie, można ją sobie znaleźć jeszcze pewnie. Spróbujcie pogrzebać. Spróbujcie też sobie znaleźć tą książkę albo ksero tej książki i ją mieć w ogóle na wyposażeniu. Jak uzdrawiać chorych. Charles i Francis Hunter. To są ludzie, którzy mają, rozpoczęli swoją służbę uzdrowieńczą bardzo, bardzo wiele lat. Już dzisiaj to dziadkowie są. Natomiast osobiście uważam, że jedna z najlepszych szkół przekazujących formułę uzdrowienia. Na pewno ta książka może gdzieś być, natomiast już nie wydają tej książki. Tej książki już nie wydają. Może na Allegro, może gdzieś trzeba wyszukać. Jak nie, to jest kwestia skserowania tego, nie? I druga książka też, jakby już jej nie wydają, Demony wyrzucać będą, Dereka Prince'a. Kto będzie mógł ją nabyć, to niech nabędzie. Jak nie, to też szukajcie po antykwariatach, żeby ją po prostu mieć. Dlaczego chciałbym, żebyście to po prostu mieli? Bo to są bardzo fundamentalne i praktyczne rzeczy związane z uzdrawianiem i wypędzaniem demonów, co jest stałym elementem ewangelizacji. Formuła ewangelizacyjna, ona nie istnieje bez uzdrawiania chorych i wypędzania demonów. Tego nie ma po prostu. Uzdrawianie chorych i wypędzanie demonów. My o tym dużo mówimy, uczymy, jakby nie ma tutaj, nie ma problemu z tym, że te rzeczy jakby są powyczerpywane, ale zależy mi, żebyście posiadali takie podręczniki, bo one mogą wam otworzyć oczy na jakieś ważne aspekty. Często ja tak lubię, ja lubię takie rzeczy mieć. Lubię je mieć, ja lubię do nich zaglądać, lubię się temu przyglądać. To nie chodzi o to, żeby tylko coś powierzchownie złapać, ale żeby gdzieś móc odebrać często od Ducha Świętego jakąś informację, która gdzieś jest zawarta. Hunterowie bardzo dużo świadectw dają, mówią o tym, w jaki sposób funkcjonowali. Jak znajdziecie tą szkołę uzdrawiania hunterów, uda się wam to, no też może sobie ściągnijcie, gdzieś sobie zabezpieczcie, żeby to, bo to czasami jest, a w jakim razie znika gdzieś po prostu raptem. A to dobrze mieć. Bo tutaj są bardzo obszerne rzeczy, to nie są tylko jakieś takie informacje pod tytułem, wiecie, że to jest krzyża, bo my to wszystko wiemy, bo wszystko wiemy już, to w ogóle nie dotykamy tych tematów od strony doktrynalnej, to wszystko to wiemy. To jest coś takiego, że oni pokazują na przykład masę świadectw, opisując szczegółowo pewne rzeczy. Prawda? Pokazując, w jaki sposób w praktyce funkcjonują różne aspekty wiary. Nie wiem, no dzwoni do hunterowej facet i mówi: siostro, jestem chory na to i na to. I to jest ciężka choroba, nieuleczalna choroba i jego stan jest bardzo zły. No jej pytanie. Czy moglibyście do mnie przyjechać, się o mnie modlić, ja mam wiarę, chcę, żebyście na mnie położyli ręce i mnie uzdrowili z tego. I hunterowa w ogóle pyta: możesz chodzić? A on mówi: słabo, ale mogę. A ona mówi: usługujemy w stanie obok. To drugi stan, nie? Przyjdź. O, to tacy byli hunterowie. Przyjdź. I w ogóle jest spotkanie, bo oni kilka dni mieli spotkań, jest spotkanie i w ogóle idzie gość. Gość ledwo idzie. Trzyma się jednego krzesła i drugiego. Tak? Hunterowa stoi, a Duch Święty mówi: jak dojdzie, będzie uzdrowiony. W ogóle rozumiesz, dojdzie, będzie uzdrowiony.
zjechał z drugiego stanu, ledwo chodził. Rozumiecie, o co chodzi? Co to znaczy? Bo to w służbie... ja od tego zaczynam, bo tak rzucam to, bo wszyscy to znacie, wiecie, ja tysiące razy słyszę, tak, ja wierzę, dobrze. Do mnie raz ludzie dzwoni do mnie ktoś, czy możesz przyjechać się o mnie modlić? Ja mówię, chodzisz? No chodzę, ale teraz nie pracuję. Ja mówię, ile masz pan, 96? Nie no, 28. Ja mówię, ale to jest, dlaczego nie będziesz przyjechał? No wiesz, teraz nie pracuję, jakby tam, a nie ma jakiegoś spotkania tutaj? Ja mówię, nie dzwoń. Nie dzwoń do mnie. Ja nie jestem ZUS. 28 lat. Mieszkasz 300 kilometrów ode mnie. I ty mówisz do mnie, przyjedź do mnie. Albo się mnie pytasz, czy ja mam spotkanie tam jakieś. O co do mnie chodzi? Nie wiem, ilu z was pamięta. Może niektórzy pamiętacie. Któregoś razu na modlitwie wstawienniczej na Kasprzakach jeszcze byliśmy. Wieczorem modlitwa wstawiennicza. Przed staruszem. To był człowiek, który do mnie wcześniej zadzwonił i powiedział, że jest chory. Ja powiedziałem, mamy nabożeństwo w niedzielę, on mówi, a czy w tygodniu też macie? Ja mówię, mamy też w środę, ale wieczorem. I on mówi, dobrze, dziękuję. Ja na tym wieczornym nabożeństwie, na tej modlitwie wstawienniczej, to staruszek tam jest w jakiejś stronie. Skończyła się modlitwa, on przyszedł i mówi tak, to ja dzwoniłem. Przyjechałem z Siedlec. Taksówką. Ja mówię, a gdzie jest ta taksówka? A czeka tutaj, mówi, pod kościołem. Rozumiesz? Wiecie, co po co on przyjechał? Po swoje uzdrowienie. Pomodliliśmy się od niego. Facet przyjął uzdrowienie. Odjechał. To był człowiek, który miał... Był po 70. To jest wiara. To jest wiara. Nie mówię, no wierzę, przyjdź do mnie, 28 lat mam. Proszę, brat, teraz wiesz, nie pracuję. Masz 28 lat i nie pracujesz, to ty masz zrytą banię, proszę ciebie, że nie pytam. Rozumiesz? Zrytą banię masz. Tyle. 28 lat, on nie pracuje, człowieku, on nie może przyjechać, jest chory, czy ja do niego nie przyjadę. Ja dużo wiem od handlerów. Zachęcam was. Mocna rzecz. Ważna rzecz. Dobrze, jedziemy z tematem ewangelizacji. Chcę przede wszystkim, bo jak mówię, nie sięgamy jakieś rzeczy, o których już mówiliśmy, tylko korygujemy to, co to jest do korygowania. Ewangelia Boża, bo tylko jest Ewangelia Boża, każda inna to jest fikcja literacka. Ewangelia Boża to jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Taka jest definicja Ewangelii Bożej. To jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Ewangelia Marka 1,14 mówi tak, a potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I Ewangelia Boża, sformułowanie Ewangelia Boża, ja już dokładnie nie pamiętam, ale pojawia się w Piśmie Świętym chyba tylko trzy razy. Trzy razy. Ten zwrot. I teraz zwracam uwagę na pierwszą rzecz. Gdy Jan został uwięziony przed Jezus, głosząc Ewangelię Bożą. A więc po pierwsze, Jan nie głosił Ewangelii Bożej. To Jan nie głosił Ewangelii Bożej. Poselstwo Jana to nie jest Ewangelia Boża. Co Jan głosi? Jan głosi prawidłowe prawo, głosi pokutę za pomocą zmian uczynków. A więc prawidłowe prawo, prawidłowe funkcjonowanie i pokuta na podstawie zmian uczynków to nie jest Ewangelia Boża. I tego nie może być w naszych głoszeniach. To nie jest Ewangelia. Głosił, Jan głosił prawidłowe prawo. On głosił prawidłowe prawo, prawidłowy zakon. Pamiętacie, co Jan głosi? Nie pamiętacie. Jan
głosi powrót do prawideł prawa. Jan nie głosi Ewangelii o Królestwie. Głosi też pokutę. Jaką pokutę? Na podstawie zmiany uczynków. Pokuta na podstawie zmiany uczynków to nie jest Ewangelia Boża. Żydzi zawsze głosili pokutę na podstawie uczynków. On mówi, kto ma dwie szaty, niech oddaje to. Kto bierze łapówki, niech nie bierze. Czytamy jeszcze raz werset. Gdy Jan został uwięziony przed Jezus, Jezus przychodzi, gdy jest uwięziona Ewangelia Nieboża. On dopiero przychodzi później. Jezus nie ma nic wspólnego z głoszeniem Jana. Rozumiecie? Po prostu. Jan Chrzciciel nie głosił Ewangelii Bożej. Co Jezus głosi? W przeciwieństwie do Jana. Ewangelia Marka 1,15. Przyszedł Jezus głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Cztery elementy głosi Jezus. Pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa. On to głosi. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, opamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Czyli dobrej nowinie o Królestwie Bożym. Królestwo Boże, przyjaciele, to jest pojęcie dotyczące odnowy życia poprzez Mesjasza. To jest Królestwo Boże. Taka jest definicja Królestwa Bożego. Odnowa życia poprzez Mesjasza. To nie jest odnowa życia poprzez poprawienie życia. To nie jest odnowa życia poprzez naprawę życia. To nie jest odnowa życia poprzez bycie lepszym. To nie jest odnowa życia poprzez porzucenie różnego rodzaju grzesznych rzeczy. To nie to. Porzucenie grzesznych rzeczy głosiło prawo i wszyscy przedstawiciele prawa. Rozumiecie to? Jan głosił porzucenie grzesznych rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy załapali coś. Ponieważ moc Boża jest na Ewangelii Bożej. Nie ma mocy Bożej na Ewangelii niebożej. A nie, czegoś nie ma. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od wersety 16-17 jest napisane: a przychodząc nad morzem galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A więc widzimy, że uwierzenie Ewangelii jest ściśle związane z pójściem za Jezusem. To są wersety, które następują jeden po drugim. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, opamiętajcie się, wierzcie Ewangelii. Prawda? Dowodem na to, że wierzycie Ewangelii, będzie pójście za mną. Czego on chce? Jezus nie stoi jak Jan, jako sędzia świata. I nie mówi tak: kto ma dwie szaty, niech odda jedną, a w drugą niech chodzi. Kto zarabia tyle, niech się podzieli. Kto robi to, niech robi to. On w ogóle tam tak nie stoi. W ogóle on ma wywalone na to, co oni robią. Wywalone. Wywalone równo. Mówię, tak, chodźcie za mną. Za mną. Wszyscy. Brzydcy i ładni. Ci, co kradniecie i co nie kradniecie. Cudzołożnicy, nie cudzołożnicy. Zauważycie, co w ogóle robi Jezus. To jest Ewangelia Boża. Przedgłosić Ewangelię Bożą. Co głosimy? Po pierwsze, teraz jest czas. Czyli już nastąpiło zbawienie. Bardzo duży nacisk w naszych głoszeniach kładziemy na to, że już nastąpiło zbawienie. Już nastąpiło zbawienie. Już. Już. Nie nastąpi. Nie jak się poprawisz. Już nastąpiło zbawienie.
Wybaczenie, uzdrowienie, uwolnienie. Już. Nadszedł czas. Nadszedł czas. Nie nadejdzie czas. Już. W naszym głoszeniu bardzo ważną rzeczą jest to, aby wyjaśnić ludziom w sposób prosty i jasny, że już nastąpiło zbawienie. My tu nie przychodzimy, żeby wam głosić, ludzie, że coś nastąpi. My wam przychodzimy powiedzieć, że już nastąpiło. Już wypełnił się czas. Teraz jest ten czas. Druga rzecz. Ewangelia Łukasza, 11:20, mówi taką rzecz. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. A 2 Koryntian 5:20 mówi tak. 2 Koryntian 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo. Co to oznacza? Jestem tu, więc przybliżyło się Królestwo. W głoszeniu Ewangelii bardzo ważną rzeczą jest postawienie siebie w miejscu Jezusa. Nie głoszę wam Jezusa jakiegoś. Głoszę wam Jezusa, który stoi tu. Ja nie głoszę wam jakiegoś Jezusa. Przybliżyło się Królestwo. W miejsce Chrystusa jestem tu. I tu jest miejsce na świadectwo, odważne deklarowanie zjednoczenia z Bogiem i odważne zaproponowanie manifestacji Bożej mocy. To to jest to miejsce. Przybliżyło się tu Królestwo. Przybliżyło się Królestwo. Ja uzdrawiam, ja uwalniam, ja z ciebie mogę wypędzić demona, ja mogę w tej chwili na ciebie położyć ręce i się skończy twoja choroba, opowiem ci moje świadectwo. To jest przybliżyło się Królestwo. Oto stoję tutaj ja, w którym jest Królestwo. Królestwo jest we mnie. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawiedliwe. Nie wolno nam głosić jakiegoś Chrystusa. Trzeba nam głosić Chrystusa w nas. Nie ma innego Chrystusa dla ludzi, których głosimy. Jest Chrystus w nas. Nie ma innego Chrystusa. Rozumiesz? Mówimy do ludzi, przyjdź do mnie, ja ci wszystko wyjaśnię. Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Bo ja w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Tego się strasznie boją ludzie. Religia się tego strasznie boi. Ludzie chcą opowiedzieć o czymś, a nie zaprosić do siebie. Rozumiesz? Chcą opowiedzieć. Bardzo by chcieli opowiedzieć, zwinąć się i pójść. Nie. Królestwo się przybliżyło. Jezus mówi, jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, przybliżyło się do was Królestwo. Mówi się tak, jeżeli ja stoję tu przed Tobą, przybliżyło się do Ciebie Królestwo. Jestem teraz przed Tobą, Syn Królestwa. Uzdrawiam, uwalniam, jestem w stanie zmienić Twoje życie. Pasuje Ci? Jestem odpowiedzią na każde Twoje pytanie. Za chwileczkę Ci pokażę, jak się wchodzi do nieba. Zaraz Ci to dam. Zaraz Cię dotknę. Zaraz Ci opowiem. Zaraz Ci zaświadczę. To jest Ewangelia Boża. Przybliżył się czas, a więc wszystko już jest załatwione. Tak? Królestwo jest we mnie. Trzecia rzecz. Pokuta. Jaka pokuta? Czy to jest Janowa pokuta? Absolutnie to nie jest Janowa pokuta żadna. Ewangelia Jana 3:18. Co to jest pokuta, kiedy głosimy Ewangelię? 3:18. Kto wierzy w Niego, czyli w Jezusa, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest usądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Co to jest pokuta?
głoszeniu Ewangelii. To nie jest odwrócenie się od twoich grzechów. To nie jest przestać kraść, cudzołożyć, mordować. To nie jest pokuta. Pokuta to jest przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To Jezus powiedział, opamiętajcie się, opamiętajcie się. Jezus nie głosi opamiętania Janowego. Jezus głosi opamiętanie z samodzielności i z religijności. Jezus mówi, ja tu jestem, we mnie uwierzcie, we mnie. Nie macie w co wierzyć, we mnie uwierzcie. Nie wiecie, jak się wierzy, ja tu też. To jest bardzo prosta rzecz. Na wielu głoszeniach publicznych i osobistych nie ma mocy. Wiecie dlaczego? Bo się usiłuje ludzi nakłonić, tak? Do tego, żeby oni mocno przeżyli swoją grzeszność i teraz przyjęli zbawienie od Jezusa. Takie coś chce się w ludzi wmontować. To jest wielki błąd! To błąd! Nie tak to wygląda. A twoje subiektywne przeżycie nie ma z tym nic wspólnego. Bo ty możesz mieć takie przeżycie, a ktoś może mieć inne przeżycie. Jedyny grzech, który przeszkadza, to jest grzech, tak? Samosprawiedliwości. Nie ma innego grzechu. I w ogóle Bóg nie rozpoznaje żadnych innych grzechów. Takiego czegoś nie ma. My potem, będąc w kościele, kiedy my mówimy o pokucie, o tych rzeczach, to my w ogóle mówimy o innym zjawisku. To jest inna rzecz w ogóle. To się tak samo nazywa w tym naszym języku, bo w tym naszym języku się wszystko podobnie nazywa. Ale to nie jest to. Jan, dopiero jak jest aresztowany i wszystko jest aresztowane, to on głosił. Wszystko to, co on głosił. W ogóle czemu Janowi głowę ścinają? Bo się pieprza w nie swoje sprawy. Ludzie chwalą Jana, ale Jan. No co Jan? Jezus się nie przychrzanił do Heroda w ogóle. Nie? Jezusowi równiutko wisiało i powiewało to, że Herod żyje z Herodianem. A wiecie dlaczego? Dlaczego go to nie bolało w ogóle? Bo Jezus, tak? Nie był osobą, która miała świadomość grzechu. Tylko osoba mająca świadomość grzechu ma problem z cudzym grzechem. Tylko. Jezus nie miał problemu z tym. Jezus wiedział jedno. Oni muszą wszyscy przyjść do Niego. Jak przyjdą do Niego, to się to skończy. Jak Herod przyjdzie do Niego, tak? To popędzi Herodiana. Jak Herodiana przyjdzie do Niego, tak? To wyprowadzi się od Heroda. To było proste jak konstrukcja gwoździa dla Jezusa. Jezus w ogóle nie wcinał się w te tematy, dlatego mu nie ścięli głowy. Jezusa ukrzyżowali, tak? Nie dlatego, że się wcinał w nie swoje sprawy. Jezusa ukrzyżowali dlatego, tak? A prawdę mówił. A Jana ukrzyżowali i ścięli dlatego, bo się wtrącał w nie swoje sprawy. Dlatego Jezus powiedział, najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Jana. Bo Jan nie głosił Ewangelii Bożej. I Janowa pokuta polegała na tym, że macie się naprawić. Bądźcie lepsi. Nie bierzcie łapówek. Bądźcie eleganccy. Co Pan powiedział? 10 przykazań, 600 przepisów. Dbajcie o wszystko, jak należy. Obmyjcie się wodą czystą. Bądźcie lepsi. A Jezus nie mówił, bądźcie lepsi. Jezus mówi tak, kto we mnie uwierzy, nie będzie sądzony. Nie będzie sądzony. Kto we mnie nie uwierzy, już jest osądzony. Bo co? Dlaczego? Bo nie uwierzy. Co my głosimy ludziom? Uwierz w Jezusa jako niezasłużoną ofiarę za twoje grzechy. Nieważne, kto ty jesteś. Czy ty dobry, czy zły. Porządny, czy nieporządny. Żadnego znaczenia to nie ma. Żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Nie wolno nam, wam mieć względu na osobę. Nie ma znaczenia, jaki jest człowiek. Czy to jest poważny człowiek, czy on ma wielki potencjał, czy to jest zero kompletne. Żadnego znaczenia. Dzielimy ludzi na dwie kategorie. Jedni, którzy decydują się na to, żeby zaufać Bogu, że Chrystus Jezus stał się niezasłużoną ofiarą za ich grzechy. I drudzy, którzy decydują się na samosprawiedliwość w jakiejkolwiek formie.
Tam czy do piekła, czy tu nie ma. Tak o Ewangelii głosimy ludziom. Nie ma pro ciebie, o wiesz, ojcze, jest taki straszny grzesznik, mówi przyszedł. Nie ma strasznych grzeszników na świecie. Koniec. Nie ma! Nie ma strasznych grzeszników. W ogóle nie myślimy w kategoriach grzechu. Rozumiecie, o co chodzi? My nie myślimy, no bo Jezus nie myślał. Jezus nie myślał, Jezusowi to nie ma jakiego problemu. Idzie, patrzy, celnik siedzi, później chować na matę, już wierzy, że nie wierzy. Jest w porządku. Czemu kiedy tam wypomniał? Podszedł do niego, ty kolaburancie, ty lewusie. Ile razy straciłeś naród izraelski? Nie wypomniał. I nigdy też nie poklepał Piotra po plecach i powiedział, super Piotrek, ty jesteś w ogóle te beście. Ty. Co? Nie. Wyrównał, jak walec. Kto wierzy we mnie, nie jest cudzony. To jest ta pokuta głoszona, ta pokuta. To nie jest potem ta pokuta, o której my też w Kościele mówimy, odwrócenie się od swoich błędów, wychodzenie z różnych, że to jest inna sprawa, to jest ta prawa duszy i tego w ogóle nie poruszamy teraz, to nie jest Ewangelia. Rozumiecie? Nasze poselstwa, one mają być Ewangelią. Ewangelią. Oto przybliżył się czas, kropka, już się wydarzyło. A nie tam, że się wydarzy kiedyś, tak? Przybliżyło się Królestwo, dlaczego? Bo ja tu jestem. Chrystus we mnie. Ja uzdrawiam, ja uwalniam. Wpuść mnie do swojego życia, to ci zrobię robotę. Dawaj. Czego chcesz ode mnie? Od czego nic nie chcę? Chcę od Boga. Idź stąd. Następny. Kto ode mnie coś chce? Kto czegoś potrzebuje ode mnie? Ja od Boga potrzebuję. Dzwoń do Boga. Idź do Boga. Czego chcesz od... Rozumiecie? Otwaramy od razu na bok. Od razu. Od religia wszystko. Religia. Religia. Ludzie przychodzą, słuchają. Tak, ale mam pytanie. Idź stąd. Kto przyjmuje Jezusa? Kto chce Jezusa? Kto chce? Chodź do mnie. Mam na ciebie słowo. Chodź do mnie. Ktoś tam krzyczy, proszę ciebie, że dochodzi o to. Idź stąd. Następny odpał. Bez żadnej zrady. Nas interesuje Ewangelia Boża. Ludzie, głosimy tylko do tych, co chcą Ewangelii Bożej. Reszta na przemiał. Jak się będzie w tobie budzić litość nad tymi, którzy nie chcą, to są demony humanizmu. Ktoś nie chce Chrystusa, tak? Żużel. I to nie są moje słowa. To Pan powiedział. Są jak żużel. To nie ja rzeczałem. Żużel. Ewangelia Boża ratuje ludzi. Wszystko inne to jest śmieć. Jak się źle czujesz, wewnętrzne zaburzenie duszy masz. Nie chciałbyś, żebyś był tak potraktowany. Nie chciałbyś, żeby ktoś powiedział żużel. Nie chciałbyś. Dusza by się nie chciała. Zaburzenie. Rozumiesz? Niedowartościowanie. Poniżenie. Różne rzeczy. Ale że co? A każdego coś tam diabeł ukręcił. Jezus był prosty. Jezus był prosty. Powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragniecie. On w ogóle nigdy nie mówił do tych, którzy go nie pragną, ani jednego słowa. On nigdy nie powtórzył dwa razy czegoś. Nie powiedział jeszcze, bardzo cię proszę, może też do mnie przyjdź, przyjdź do mnie. Nigdy Jezus tak się nie zachował, bo to nie był pajacyk na końcu. Ja przyjdźcie do mnie, kto przyjdzie do mnie. Nie, raz żużel. Dlaczego? Dlatego, że dla Boga śmierć to nie jest problem. Bo dla nas śmierć jest problemem. Nie dla Boga. Bóg w ogóle nie bierze śmierci tak, jak my bierzemy. W ogóle. Dla Boga śmierć to jest nic. To tak jak w ogóle, nie wiem, drugi kraj, sąsiednie miasto, rów jakiś, dziura w ziemi. To Bóg, przepraszam, my o Bogu rozmawiamy. A więc pokuta to opamiętanie się z tego, że się pokładało nadzieję na życie wieczne, tak? W samosprawiedliwości lub jakiejkolwiek formie religijnej. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Ta pokuta napiętnowuje ateizm, samosprawiedliwość i religię. I w Twoich głoszeniach musi być napiętnowanie ateizmu, samosprawiedliwości i religii. A więc głosisz, tak? Nie zbawi cię to, że jesteś dobry.
Nie zbawi cię to, że jesteś porządny. Nie zbawi cię to, że jesteś pobożny. Nic cię nie zbawi, tylko Chrystus cię zbawi. Nie zbawi cię to, że chodzisz do kościoła. Nie zbawi cię to, że pomagasz biednym. Nie zbawi cię. Nie zbawi cię. Rozumiesz? Tutaj jest miejsce na krytykę systemu religijnego. Zaznaczam miejsce. Bo nasza ewangelizacja nie polega na tym, że jedziemy z kościołem katolickim. Ludzie myślą, że to polega na tym, że będę jechał z kościołem. To nie jest ewangelia. Jechanie z kościołem. W ogóle jak ktoś uważa, jeszcze raz mówię, bo wiecie co to jest? Jak krzyczysz na kościół katolicki, to masz problem wewnętrzny z tym. Jakiś. Jakiś masz wewnętrzny problem. Coś cię boli w środku. Co cię boli? Boisz się kościoła katolickiego? Czego się boisz? Cię papież udusi? Czego się boisz? Czego krzyczysz? Diabła nie zakrzyczysz. Kościół to kościół. Katolicki, katolicki kościół. No takie coś. Taki twór. Socjologiczny twór. Bez spinki. Nie krzyczymy na to. Nie wykrzykujemy w ogóle, a waszym problemem jest to, że jesteście w kościele, no uspokój się. Waszym problemem to, że Maria, że nie, to nie jest problem. Tych ludzi w ogóle, co mają, to mają Marię. No co mają, nie wiem. Jeden ma Marię, drugi pije wódkę. Taki człowiek sobie znalazł sposób na życie. Rozumiesz, że to chodzi o sposób na życie. Naprawdę, ludzie mają taki sposób na życie. No. Nie odbieraj mu sposobu na życie, głoś mu Chrystusa. Od Marii do Chrystusa, od wody do Chrystusa, z burdelu do Chrystusa, wszystko do Chrystusa. Nie ma znaczenia skąd, ważne dokąd. Głosisz dokąd, a nie skąd. Nie mówisz jak ja. Nie głoś jak ja. Bo skończysz jak ja. Tak. Jeśli się wtrącasz w nie swoje sprawy, to przyjdą do ciebie duchy, tak? Nad którymi w ogóle nie masz autorytetu, bo niepotrzebnie poruszałeś. Przyjdą do ciebie i zaczną męczyć twoje życie. Pamiętaj, jak poruszasz demony, nad którymi nie masz autorytetu, to masz kłopoty. Dlatego jest napisane, że wtrącanie się w cudze sprawy jest jak łapanie psa w biegu za uszy. Ja w ogóle nie dotykam demonów, które mi na drodze nie stają. Co mnie to obchodzi? Rozumiesz? Co mnie obchodzi? Kult maryjny czy coś innego? Co mnie obchodzi? Jak Chrystusa głoszę. Chrystus, którego jak głoszę, przebija się przez Marię, przebija się przez burdel, przez amfetaminę, przez wszystko się przebija. To jeden i ten sam Chrystus. Rozumiesz? Nie buduj sobie pasji związanej, proszę ciebie, z jakąś tam częścią problemu. Po co? W ogóle po co, człowieku? Na czym się skupiasz, to będziesz czcił. Rozumiesz? Po prostu głoś Chrystusa. Głoś Chrystusa. Jest miejsce, żebyś powiedział o tym, czym jest ateizm, religia. Wspominaj wtedy, tak, wtedy w ogóle rzuć system, że rzuć jakieś słowa krytyki. Jasne, że tak. Bądź tym kreatywny, rozumiesz? Ale niech to będzie jedynie częścią, bo to jest część. I co głosi Jezus? Wierzcie w Ewangelii przez wiarę. Czyli my głosimy wiarę. Głosimy wiarę. Tylko przez wiarę. Wiara w prawdę, w osobę, w moc i w miłość. W fakty konkretne. Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus stał z martwych. Jezus poniósł swoje choroby. Jezus jest Bogiem. Uwierz w Jezusa. Jedyną drogę do Ojca. Tak? Przyjdź, ja ci go zaprezentuję, bo on mieszka we mnie, spotykamy się cały czas, teraz właśnie, mówi do mnie. To jest słowo wiedzy, to głos Jezusa do tego człowieka. Właśnie. Jezus, masz coś do powiedzenia, chodź do mnie, ci powiem na uchu. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest Ewangelia Boża. To jest Ewangelia Boża. Jezus przychodzi, to jest w ogóle... Dla mnie to jest mocne. Tego aresztują, zabierają go i teraz wchodzi Jezus na arenę. W ogóle nie wchodzi wcześniej. Wcześniej, póki ja tam się produkuję, rozumiesz, to Jezus w ogóle nie wchodzi na jego teren, tam sobie kręci swoje lody z boku. Wiesz, o co chodzi. A kiedy jego aresztują, to wchodzi Jezus na arenę. I Duch Święty do mnie powiedział, zwróć na to uwagę. Ja się nigdy nie pcham, tak? Tam, gdzie mnie nie chcą. Chcieli Jana. Czyli ja.
chcieli, żeby im wyrównał prawo. Dobrze się z tym czuli. Rozumiesz? Pamiętaj, łatwiej jest przyjąć korektę z tego, co się ma, niż uznać, że się nie ma nic. I że trzeba wszystko zacząć od nowa. Jezus przyszedł i mówi, od nowa. To, co tutaj nie pory mieliście, to jest gówno. I to był dla nich szok. Oni się dowiedzieli, mędrcy z Syjonu, dowiedzieli się, że nic nie mają. Do tej pory to oni mieli wszystko. I tylko mogli mieć krzywo, więc Jan przychodzi, prostuje, wszyscy mówią, aleluja, aleluja. Prostuje nas, będziemy lepsi, będziemy lepiej przestrzegać prawa. Teraz się będziemy dzielić, teraz będziemy porządniejsi, teraz będziemy grać. Rozumiesz? Jana zawijają, wchodzi Jezus na scenę i mówi, koniec. Albo od nowa, tak? Albo żurzek. Jak to jeden brat od nas głosił, to gara. O, to nie jest miłosny. Ja nie wiem, jakie jest. To Jezus. Takie ma imię to coś, co to głosiło. Nie wiem, jak to sobie nazwie. Czy to jest miłosne, czy to nie było miłosne, czy to jest miłość, czy to nie miłość, co głosił. Czy to było? To się nazywa w mojej Biblii Ewangelia Boża. Ewangelia Boża mówi tak. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, opamiętajcie się, wierzcie. No, to jest Ewangelia Boża. To trzeba głosić. Wszystko inne na tym. Wszystko inne na tym. Tutaj jest miejsce na wszystko. Na świadectwo, na znaki, na cuda, bo ty się stawiasz w miejscu Jezusa, no to proszę bardzo, to teraz w ogóle działaj w cudach, działaj w znakach, działaj we wszystkim. I to jest odpowiedzialność. I to jest odpowiedzialność. Rozumiesz, rozumiesz? Za Ewangelię Bożą bierze się odpowiedzialność. Bo Ewangelia Boża stawia ciebie w czołowym miejscu. Ona nie stawia jakiegoś enigmatycznego Jezusa gdzieś tam. Rozumiesz? My jesteśmy Kościołem, głosimy Pana Jezusa, przyjmij Pana Jezusa. Wiesz, o co chodzi? Zaśpiewamy Ci teraz piosenkę, zagramy na gitarze, będzie fajnie, potem Ci damy kawę, damy Ci herbatę, a jak jesteśmy, nakrzyczymy na Ciebie, naburczymy, zależy jakim tam kościołem jesteśmy, czy burczącym, czy dającym kawę, różnie. Wszystko to jest śmieć. Ewangelia Boża właśnie w ten sposób wygląda. Wypełnił się czas, wszystko jest załatwione, wszystko jest załatwione. My tu nie przychodzimy nam jakiejś nowej nauki przynosić. My wam przynosimy to, co już się wydarzyło. Jesteśmy ludźmi, którzy mówią, co się wydarzyło. Co się wydarzyło. Rozumiesz? To się wydarzyło właśnie. Królestwo się przybliżyło do was, ponieważ ja tutaj jestem właśnie o tej godzinie, to się królestwo. A kto ty jesteś? Chrystus. Nowy Chrystus. Jestem. Jesteśmy wszyscy Chrystusi. Ja i moi koledzy i koleżanki Chrystusi. Chrystusi i Chrystusa. Ja nie wiem, jak się nazywa kobieta Chrystus. Chrystusa. Siostra Chrystusa i brat Chrystus. Jesteśmy tu wszyscy razem. Chrystusi. My tutaj choć robimy robotę w miejsce tego Chrystusa, to robimy co on. Też? Rozumiesz? To jest to. To jest takie podejście. To jest to podejście. To musi się w nas wbić. Nie stajemy z boku. Powiem wam coś. Łatwo jest stanąć z boku, w cudzysłowie, i my głosimy coś tam. Nie, my głosimy siebie. Jezus siebie głosił. On tu nie przyszedł i w ogóle nie głosił. On mówi, jak ja tu palcem Bożym, demony wypędzam, się przybliżyło królestwo. Tam nie ma innego królestwa, dawaj do mnie. Za mną, idziemy. Idziemy, za mną. Ludzie, do ciebie przyjdzie, co mam robić? Chodź za mną, to jest mój numer telefonu. Dawaj do ciebie numer, zaraz się dzwonimy, powiem ci, co ty masz robić w życiu. Nie mówimy człowiekowi, gdzie Jezus poprowadzi, teraz Duch Święty cię wypełni, będziesz wiedział, co robisz, nic nie będzie wiedział. W 99% nic nie będzie wiedział, nic. Rozumiesz mnie? Nic nie będzie wiedział. Bo nie wiadomo, czy on się nawrócił w ogóle. Może dopiero musi pochodzić za tobą trochę, powąchać cię.
Rozumiesz? Dotknąć życia swojego. Na razie go skusiłeś, zwabiłeś. Rozumiesz? Namówiłeś, żeby w ogóle zaczął na ciebie patrzeć, bo w tobie Chrystus jest. Może musi pochodzić trochę. Siebie stawiamy w tym miejscu. Siebie. I to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność, bo nie idę, splunę, będzie Jezus umarł na krzyżu, na twoje grzechy wstał z martwych, proszę mnie uwierz, nie, bo to ja kończę o 16, rozumiem się lecę. Poszedł ewangelista za 15. Ja tu jestem w miejscu Chrystusa. Ja w miejscu Chrystusa poselstwo sprawuję. Ja obserwuj mnie, jestem wszędzie. Rozumiesz, w internecie, w telewizji, w radio, w gazecie, wszędzie, w lodówce jestem. Wszędzie jestem. Wszędzie jest, wszędzie jestem. Nazywam się tak i tak. Wspominaj mnie! We mnie jest Chrystus! Ludzie, religia to jest w ogóle coś innego. Okej? Okay? Religia jest zdystansowana, religia stoi z boku. Widzicie, ile ja w sobie religii znajdowałem przez lata jeszcze? Łopatą musiałem ją wywalać. Ja byłem tak w ogóle religijnym człowiekiem. Ile ona się, jak ona głęboko się działa we mnie, ta religia. Ja to potem rozpoznawałem na poziomie właśnie dystansu do różnych rzeczy. Wiecie, co chodzi? Dystans, nie? I pokuta, to jest pokuta nie na zasadach takich, że w ogóle właśnie, to masz być lepszy, masz być taki. Nie, nie. Przyjmij Jezusa. Ja w ogóle wierzę w to, że jak się przyjmuje Jezusa, to wybucha w środku bomba jądrowa. Pewnie, że można mieć potem spieprzone życie, jak jest się nieposłusznym, no ale przecież wiecie, tak samo doskonale jak ja, że dalej postępujemy zgodnie z naszymi decyzjami, ale nikt z nas, jak tu siedzimy, nie powie, że nie może. W ogóle wiecie, jak spieprzyłeś coś w swoim życiu, no to teraz wystarczy, że na to spojrzysz teraz z perspektywy, dlaczego ty spieprzyłeś? Nie dlatego, że nie mogłeś nie spieprzyć. Spieprzyłeś dlatego, bo ci się nie chciało, tak? Odczuwać dalej bólu. A? I nie chciałeś dalej popchnąć tematu mocą. Taka jest prawda. A przecież mogłeś. Przecież wiesz. Zawsze mogłeś. Po prostu nie chciałeś. No, okazałeś nieposłuszeństwo, bunt, rozumiesz, chronobunt, różne tam takie rzeczy są. No i tyle, nie? Ale mogłeś już. Bo Chrystus, jak wchodzi do życia człowieka, to człowiek jest w stanie zrobić wszystko ze swoim życiem. Każdą zmianę. Wszystko, co chce. Wszystko, co mu się zamarzy. Oto Ewangelia Boża. To jest Ewangelia o Królestwie. I teraz 1 Tesaloniczan 2.2. 1 Tesaloniczan 2.2. Mówi tak. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, Filipi, ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić Ewangelię Bożą. Głoszenie Ewangelii Bożej to przebijanie się, to również przebijanie się. Towarzyszą temu cierpienia i zniewagi. Jak będziesz głosił Ewangelię Bożą, to będziesz odmiał różnego rodzaju cierpienia i będą cię spotykały zniewagi ze strony innych ludzi. No to proste, bo głosisz Ewangelię Bożą. I dlatego jest tutaj odwaga kluczowa. Opresje, które towarzyszą głoszeniu Ewangelii Bożej, to chęć wycofania się, różnego rodzaju nieporozumienia, konflikty, różnego rodzaju zaniedbania, które następują, kłopoty różnego rodzaju pojawiające się, to towarzyszy głoszeniu Ewangelii Bożej. Rozumiecie, że w ogóle robiąc rzeczy Boże na ziemi, wchodzisz w bardzo silny konflikt z wrogiem. Na ziemi się nie wchodzi w konflikt z wrogiem tylko wtedy, jak się nie robi rzeczy Boże. Jak nie Boże jakieś robisz, to nie wchodzisz w konflikt z żadnym. Rozumiesz, o co chodzi? To nie będzie konfliktu. A jak robisz rzeczy Boże, to będziesz konflikt miał. Bo zawsze, zawsze będziesz działał przeciwko prawom tej ziemi. Ok? Zawsze. A w tym świecie będą mówić, proszę Cię, ważne jest, żeby dobrze czynić, wiesz, o co chodzi. A Ty w ogóle chodzisz, bo to jest nieprawda. No i co? No nieprawda. I teraz jak ja powiem temu światu, to jest nieważne, żeby dobrze czynić.
I czytasz jakieś wygląd, o wspaniała osoba, takie dobre rzeczy uczyniła, ty czytasz w ogóle zero drgnięcia w środku, no to uczyniła dobrze, ja wiem, no tak, ty śmiała, czyniła dobrze, no. Taka konstrukcja, no dobrze czyniła, a inna czyniła źle. Nie mam ani w ogóle ruchu w tą stronę, ani w tą stronę, obydwoje potrzebują Chrystusa, no i koniec, no i co, i tak naprawdę, to teraz ty jesteś winny, ty. Nie opowiedziałeś się po dobrej stronie. Nie. Nie powiedziałem się po dobrej stronie. Kiedyś we Francji był taki wierzący człowiek, my byli z nim, taki moralista. Wierzący człowiek. Go wzięli do programu, tak był tam, był program związany z tym, czy to referendum, czy we Francji homoseksualiści mogą brać śluby. Jego zapytano o jego zdanie, nie? Jak pan będzie tutaj podpisywał, znaczy jakie byłoby pana zdanie na ten temat, nie? A on mówił, ja bym się zgodził. Zgodziłby się pan, że pan jest chrześcijaninem, pan jest wierzący? A on mówi, no ale co z tego, no? No homoseksualiści, no pewnie, a dlaczego miałbym się nie zgodzić, tak? A co mnie to obchodzi? To pan nie ma takiego wewnętrznego zgrzytu? Ja nie mam wewnętrznego zgrzytu. Bo to jest ziemia. Rozumiecie? A dlaczego ja się pytam, taki problem jest, a nie bierze się pod uwagę innych problemów? Ja się pytam, a co gorsze spustoszenie na przykład robi? Czy plotkarstwo ogólnie przyjęte jako norma? Czy małżeństwa homoseksualistów? Ile więcej ran jest zadanych przez plotkę, potwarz i niekonstruktywną krytykę? Ale nikomu, to nie jest zabronione plotkować na czyjś temat, prawda? Nie ma takiego prawa, które zabrania plotkować. Spotwarzać, prawda? Nie ma takiego prawa, które nie pozwala robić przykrości drugiemu człowiekowi, zgadza się? Nie idzie się do więzienia za to, że się drugiego człowieka miesza z błotem. Czego to w ogóle jest? Zobaczcie, co to jest. Teraz, kiedy ty prezentujesz Ewangelię Bożą, to ta Ewangelia w ogóle wymiata wszystko. Ona wymiata, masz wymiatać. Wymiatać. I będziesz przez to miał problemy, że będziesz tak wymiatał. Rozumiesz? W ogóle zburzysz system wartości tego świata. Ten świat ma system wartości pewien, ustawiony, ok? A ty go zburzysz Ewangelią Bożą, bo Jezus zburzył, tak? Jezus zburzył ten system. I teraz ci ludzie, którzy pokładają nadzieję w tym systemie, staną się twoimi wrogami. Rozumiesz? Uderz tylko w jakiś system tego świata, który jest uznany ogólnie, tak? Za coś dobrego. Na przykład. Pokój. Pokój. Wszyscy szerzymy pokój, wiesz. Niech będzie pokój. A ty jesteś za czym? Za pokojem, za wojną, to bez różnicy. To za wojną jesteś? Nie, mi to bez różnicy. To jesteś za wojną? Mi to bez różnicy. Czy wojna, czy pokój. Okej? Okay? Ja się odnajdę w wojnę. Ja w czasie wojny zaraz coś ukręcę Bożego. Nie wiem, czy nie coś większego niż w czasie pokoju. Rozumiesz? Zaraz coś ukręcę, nie ma problemu. A ty, dlaczego ja mam być za pokojem? A Jezus był za pokojem. Aha, proszę cię, nie mieszaj już Jezusa w te rzeczy. A on sam powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju. Już nie mów, że pokój przyjdzie. Cała ta filozofia powiedziemy pax. To jest piekło rodem. Wiecie dlaczego? Bo ma podstawy humanistyczne. Humanistyczne. To humanizm jest. Humanizm. Humanizm. Musisz być odważny. Będziesz się modlił do Boga. Powiedz, Panie Boże, zdecydowałem się głosić Twoją Ewangelię. Ewangelię Bożą. Więc Ojcze, ja przyjmuję odwagę. Ja przyjmuję odwagę, bo potrzebuję odwagi, Ojcze. Potrzebuję odwagi.
1 Tesaloniczan 2:9 mówi tak: Wszak pamiętacie bracia, trud nasz i mozór, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Życiowa postawa, wzór do naśladowania, unikanie zgorszeń. To ma towarzyszyć głoszeniu Ewangelii Bożej. Wzór do naśladowania, unikanie zgorszeń. Jeszcze raz powtarzam to, co dzisiaj było na pierwszym poselstwie. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, tak, żeby nikt nie mógł zarzucić ci błędów. Nikt. Twoje zachowanie ma nie doprowadzać do skandali. Ono może doprowadzać do rewolucji, do zmian, ale nie do skandali. Krótko powiedziawszy, przez moje życie, rozumiesz, które ja prowadzę, mam nie doprowadzać do porażek ludzi. Czyli ja muszę powiedzieć tak, bierz ze mnie przykład śmiało. Jeżeli ja powiem, bierz ze mnie przykład i ktoś weźmie przykład ze mnie, to nie może odnieść porażki, jeżeli weźmie przykład. Bo jak powiem do kogoś, weź ze mnie przykład i on odniesie porażkę, to znaczy, że moje życie, okej, to jest ściema. I Ewangelia Boża, przyjaciele, wymaga pracy. Poznanie, duchowy wzrost, kreatywność, otwarcie na nowe. To towarzyszy Ewangelii Bożej. Nie wolno żyć w systemach stereotypów. Cały czas się rodzą nowe rzeczy. Nie wolno blokować rozwoju ewangelizacji. Nie wolno blokować pomysłów. Nie wolno próbować spłycać ludzi. Brać ich, wsadzać w jakieś... Słuchajcie, coś działa, okej, okay, coś działa, ale my teraz patrzymy, co działa. Natomiast jesteśmy cały czas otwarci na zmiany. Cały czas. Jeżeli ja zobaczę, że coś lepszego gdzieś się pojawia, halleluja! Już wjeżdżam z czymś lepszym. Już szukam, już kreuję, już rozumiem, o co chodzi. Cały czas. Ktoś przychodzi do mnie, w ogóle mówi, Artur, mówię, taka koncepcja jest. Ja patrzę, koncepcja, dobra, mówi, słuchaj, to tak, tak, tak. Ja od razu jest mogę, ustawiam tą koncepcję. Od razu tą koncepcję mówię, dobrze, no to super, to wjeżdżamy. To działamy z tym tematem. Chyba, że przychodzi jakoś w ogóle, wiesz, szaleństwo, jakieś w ogóle totalnie odpalone zupełnie, które nie ma nic wspólnego w ogóle z prawdą. Ale jak to stoi na prawdzie, halleluja, dawaj, działaj. Rozumiesz? Bo ja muszę być gotowy na ruch. Nie, nieważne, co to sprowadzi później. Jeśli to jest Ewangelia Boża, okej? Okay? Jakie to sprowadzi prześladowania, jakie to sprowadzi konflikty, jakie to sprowadzi problemy. Bardzo różne rzeczy mogą być. Bardzo różne rzeczy. Jest taki afrykański kościół, czasem go oglądam. Oni robią takie rzeczy. Przyszła kobieta w ogóle, człowieku w ciąży, urodzić nie mogła. 8 tysięcy ludzi, bo taką mają salę. Przyszła, wziął ją na środek, położyła się, proszę ciebie, i urodziła, proszę ciebie, przed całym tym kościołem. Położył jej ręce na brzuch, proszę ciebie, starsi z poru odebrali poród. Ja nie wiem, co poród, byśmy tutaj poród odebrali na środku przed kamerami. Ja nie wiem, co byłaby tutaj człowieku poród odebrał. A tam odebrali. Rozumiesz? No ja mówię, o co oni zrobili? Poród odebrali. Mogli gdzie indziej, a dlaczego mieli gdzie indziej? Czego ty w ogóle chcesz, a z czym masz problem? To jest zgorszenie. Zgorszenie jest rodzić? Jest napisane przeklęty! Kto tu zabrania płodzić, a matce rodzić? Tak jest w mojej Biblii. Problem dla ciebie, że ona urodziła? O, przed kamerami. Co z tego? Przed kamerami urodziła. A co to jest? Jakiś grzech? Zobacz. Ale jaki to jest nacisk kulturowy człowieka. To demon. To czy to robię, to demony są. Demony. Ewangelia Boża to jest coś, co jest ponad. 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 W ogóle Jezus to nie miał... To on się w ogóle nie mieścił w tych kategoriach tam, rozumiecie? On się nie mieścił. Ja nie wiem, jak on by tu dziś działał.
To była petarda człowieku. Jezus by dziś działał w ogóle. Musisz być otwarty. Otwarty. I odpowiedzialny. Pobierz odpowiedzialność. Powiedziałem, jeśli ja palce Boże wypytam, ja palce Boże, to jest twoja sprawa, twoja sprawa. To nie jest sprawa jakaś, to nie jest sprawa kościoła, to nie jest sprawa w ogóle zespołu. To twoja rzecz. To ty głosisz Ewangelię. To ty głosisz Ewangelię Bożą. Masz głosić Ewangelię Bożą. Przychodź do Boga i mówi, Panie Boże, ucz mnie głosić Ewangelię Bożą. Ucz mnie, Duchu Święty, będziesz zaskoczony, jak On cię będzie uczył. Nie bój się tak modlić, tylko Panie, ucz mnie głosić Ewangelię Bożą. Otwieram się na twoje koncepcje, twoje pomysły, twoje różne rzeczy. Ucz mnie, Duchu Święty. Gdzie? Ja? W jaki sposób? Nigdy się nie dam zamknąć w stereotypie, nigdy się nie dam zamknąć w jakimś w ogóle schemaciku, nigdy się nie dam zamknąć. O tu chodzi, żeby ludzie przychodzili do Jezusa. Rozumiesz? I towarzyszyć temu musi manifest Boga w tobie. Módlcie się. Pamiętajcie, że głębia tego, co będziecie głosić, jest ściśle związana z waszą, z waszym kontaktem, stałym kontaktem z Bogiem. Gdziekolwiek jesteście, czy indywidualne spotkania, czy na ulicach, czy w szpitalach, czy gdziekolwiek, nie, to jest nieważne, ale twoja głębia, taki jak ty jesteś, rozumiecie, o co chodzi? Jezus po prostu miał relację z Ojcem i On w ogóle przychodził i On to prezentował. Tu nie ma technik. Tu nie ma technik żadnych. Poselstwa muszą być jasne, krótkie, konkretne, również rozmowy z ludźmi, jasne, krótkie, konkretne, zwięzłe. Rozumiesz? Pełne prawdy, pełne miłości, pełne światła, nieschematyczne. Uczcie się używać słów, które są normalne. Nie słów, które są dziwne, których nikt nie rozumie. Tak? Nie bójcie się ładować cały potencjał swój w to. Głosisz całym sobą. Ja jestem pierwszy aktor w tym kościele, jestem pierwszy aktor w tym zespole. Ja nawet w szpitalu psychiatrycznym napisali, że mam zdolności aktorskie. Mówię, halleluja, Boże, dziękuję Ci za moje zdolności aktorskie. Ja zamiast się martwić, że mam zdolności aktorskie, to podziękowałem Bogu, bo czymś innym jest mieć zdolności aktorskie, a czymś innym być pod wpływem demonicznych warowni aktorstwa. To są zupełnie różne rzeczy. Rozumiesz? Ludzie mówią, bo to jest tak naprawdę coś, co nie jest szczere. Nie ma coś szczere, co nie jest szczere. Jak moje serce jest szczere, to ja na rzęsach mogę chodzić, jeżeli to tylko w jakikolwiek sposób uwolni potencjał Boży. Amen? Człowieku, przedstawienia w ogóle proroków to było jedne wielkie spektakle. Jeremiasz to był taki aktor, że się w pale nie mieści. On w ogóle ich wszystkich pokonał. Człowieku, Jeremiasz, Jezechiel we dwóch. Człowieku, gaczeciarze. Zawsze gaczeci jakieś mieli, człowieku. Jak nie suche gówno, to coś innego. Cały czas coś nosili przy sobie i skręcali z tego perspektywy proroką. Cały czas. Człowieku, cały czas. Cały czas coś tam, kurczę, mieli, rozumiesz, chodzili, zakopywali, wykopywali, rozwalali, przychodzili z jakimś kołkiem, z czymś tam, cały czas. Dlaczego? To spektakle były. Jak poczytacie historię, nawet oni spektakle robili. Teatry. To było? Aktorstwo. Kto powiedział, że to złe? Diabeł to się boi. Musisz całą sobą głosić. Duch, dusza i ciało. Musisz uderzyć jak Jezus w tym wszystkim. Namaszczenie, osobowość. Rozumiesz? Jak ty stoisz na prawdzie, tak? Poruszasz się w granicach miłości, to reszta nie ma żadnego znaczenia. Trzeba uwolnić się w tym wszystkim. Umieć wejść w określone położenie różnych ludzi, różnych sytuacji, bo tu nie chodzi tylko o publiczne wystąpienia, chodzi też o relacje z innymi ludźmi, osobiste, kontakty. Kiedy ty głosisz?
Bardzo mi się podobały rzeczy, jak tutaj dziewczyny zaczynały robić, udawały przez telefon, że dzwonią. W tramwaju wchodziła, czy w autobusie, brała telefon i przez telefon w kit rozmawiała, głosiła Ewangelię na cały autobus. Jezus umarł za twoje grzechy, to nie słyszałaś? No jak to nie? Od razu cisza w autobusie. Człowieku, 30 osób, 40 słyszy Ewangelię, słyszy. Co robisz? Ściemniasz. To się nazywa święte kłamstwo. Albo we dwie udawały, że jedna jest niewierząca, druga wierząca. I na cały autobus czy tramwaj głoszenie Chrystusa. Dlaczego nie, ja się pytam? Bo co? No to jest ściema. Ściema? Ściema? Jaka ściema? To ty w ogóle gadasz? Masz pojęcie w ogóle? Jak to jest intencja prawdziwa. Intencja jest prawdziwa. Jak jest intencja prawdziwa, to masz prawo krać. Powinieneś. Ważne, żeby intencja była prawdziwa. I ludzie mają służyć Chrystusa. Jakich ty metod użyjesz? Co za różnica, jakich ty metod użyjesz? Co za różnica? Rozumiesz? Bóg to nie jest człowiek, że mu przeszkadzają ludzkie metody. To ludziom przeszkadzają ludzkie metody. To ludziom przeszkadza, że ktoś pierdnie w windzie. Ludziom, nie Bogu. Można pierdnąć w windzie, mieć społeczność z Bogiem cały czas taką, jak się miał przed pierdnięciem. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku, to szopki. Bo to są szopki. Humanistyczno-religijne szopki, które wciągają Bożych ludzi. A to jest takie łatwe, bo jak się przez lata żyło w takim bałaganie, rozumiesz, to teraz do tego dotkniesz, to cię od razu wciąga człowieku taki bałagan. Bo to nie jest od Boga. Co ty gadasz, mówię? Co ty w ogóle wiesz? Mówię, ja widzę, ile ty wiesz o Bogu. Widzę, ile wiesz o Bogu. Ty dzisiaj w miejsce Chrystusa poselstwa sprawiedliwości. Głoś Ewangelię Bożą. Amen.